Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na drugim z cyklu koncertów promujących Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Przed nami dziś niesamowity człowiek Muniek Staszczyk, a przed nim młodzieżowy zespół The Otters oraz Karolina Cegłowska. Się w Wisznicach przy Centrum Kultury Chrześcijańskiej i co tu się dzisiaj będzie odbywało? Będzie odbywał się jeden z koncertów promujących Centrum Kultury Chrześcijańskiej. Tak nazywa się projekt finansowany z programu rozwoju obszarów wiejskich. Jest to jeden z czterech koncertów. Pierwszy koncert odbył się w lipcu. Był to koncert Maleo Reggae Rockers. Dzisiaj jest koncert Muńka Staszczyka, legendy polskiej sceny rockowej. Będą jeszcze dwa koncerty. Co tydzień będą się w tej chwili odbywały w Filharmonii Lubelskiej Teatru Muzycznego. Zamierzenie było takie, by te koncerty wszystkie odbywały się w środku Centrum Kultury Chrześcijańskiej, które na nowo zaczyna żyć. Ono pierwszy raz ożyło w 2010 roku i od 2011 roku zaczęliśmy cykle organizować wystaw, koncertów i niestety to zostało przerwane, tak niefortunnie troszeczkę. W tej chwili znowu zmodernizowaliśmy i to na nowo zaczyna żyć. Takie było zamierzenie. Ze względu na pandemię nam się nie udaje zrobić w środku, ale udaje nam się zrobić na zewnątrz. How can we have peace in the Middle East? None at all. How can we have understanding in the land when there's none in the woman and there's none in the Centrum przeszło rewitalizację, tak jak mówiłem, w 2010 roku i niestety miało drewnianą podłogę i pod podłogą, jako że znaleźliśmy tam było cmentarzysko, tak trzeba powiedzieć, właśnie w środku w centrum i po rozmowie z konserwatorem zabytków zdecydowaliśmy się zachować dostęp do tamtego miejsca. Gdyby ktoś jeszcze chciał badania archeologiczne robić, to takie było zamierzenie. Natomiast co to spowodowało, że właśnie pod podłogą robiła się poduszka wilgoci i niestety podłoga nam zgniła. I musieliśmy zrobić podłogę od nowa. Zdecydowaliśmy się na pompę ciepła, pozyskaliśmy środki. W tej chwili jest pompa ciepła, jest kamienna podłoga. To wszystko wygląda już naprawdę fajnie i cieszymy się, że znowu centrum żyje, że znowu możemy organizować koncerty, wystawy. Bardzo chcieliśmy, żeby był to właśnie Muniek Staszczyk. Pokolenie 40-50-latków wychowało się na jego muzyce. 30-latki też, tak. Każdy wiedział, że chodził do 4 liceum, że pochodzi z Częstochowy, z miasta Świętej Wieży, że pokochał później Warszawę, prawda? Zmęczoną tak jak on.
Także no, byśmy znali wszystkie jego teksty i cieszymy się, że dzisiaj jest w Wisznicach. No, plac powoli zaczyna się zapełniać, także myślę, że Muniek przyciągnie wielu fanów. Też tak mi się wydaje, właśnie tych pewnie nie nastoletnich, ale 30, 40 i 50-letnich. Ziemię.